Ile zarabiacie jako lekarze? Moim zdaniem zarabiamy jako lekarze za dużo. Żyłbym równie dobrze, jak zarabiałbym mniej. Sprywatyzowano państwową służbę zdrowia. Służba zdrowia jest tak zaniedbywana. Jesteśmy w stanie zarobić nawet 250... Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. High Five! High Five! Mateusz, Łukasz, Mateusz, odwrotnie. Jak to jest u was? To się zaczęło. Ja jestem Mateusz. Wkurzało nas to, jak ktoś nas mylił. Ja jestem Łukasz, starszy 10 minut. Bardzo się dziwicie, nie? Jak ktoś was myli. Jakim cudem można was pomylić? No, generalnie ucinamy znajomości, no ale że ciebie jeszcze nie znamy, także to zatrzymaj, nie mamy co uciąć. Zatrzymaj auto, ja wysiadam. Z reguły to ja wysadzam pasażerów, jak oni mówią, że kochają elektryczne auta. Tutaj na odwrót. Oni chcą mnie wysadzić, super. Skoro już mamy lekarza obok siebie, to o wszystkie tajemnice, o wszystkie pieniądze, tak. Lacia rodzeń. Ciekawe, jak długo nas będziesz miał. To zależy od tego, jak długo będziemy żyć w tym samochodzie. Słuchajcie, jeszcze w Polsce bezwypadkowy. To gratulacje, to jest kwestia kilku godzin. Możemy się wymienić, zdecydowanie. No tak. O, czerwone. Kim jesteście i ile zarabiacie jako lekarze? Słuchaj, no zarabiamy teraz za dużo, zawsze zarabialiśmy za dużo. No dajcie trochę, podzielcie się za ale... Słuchaj, generalnie lekarze na całym świecie powinni zarabiać dużo. Dużo, bardzo dużo. Ja pamiętam, jak w Irlandii się pytaliśmy o zarobki lekarzy, tam akurat zarobki były podzielone na trzy worki. Pierwszy worek to były, nie obrażając oczywiście ludzi sprzątających, to były osoby sprzątające, bez kwalifikacji, zarabiali tyle, że stać ich było na twoje auto, bez problemu. Drugi, a może na ratę. Drugi worek, jeżeli dożyli do następnych świateł. To były osoby, nie wiem, jakaś kadra zarządzająca, menadżerowie, a w ostatnim worku byli lekarze i prezesi. I zawsze sobie życzyliśmy, żebyśmy dożyli tych czasów, żeby w Polsce lekarze i prezesi zarabiali kilkadziesiąt tysięcy i zarabiają tyle lekarze. Ale jacy? Którzy? Teraz czekaj, uważaj, bo to się zmieniło w ciągu tych lat. Ja jak zaczynałem swoją specjalizację, to zarabiałem na etat 3,5 tysiąca plus 4 dyżury, więc nie było to dużo. No właśnie. Na godzinę zarabiało się wtedy, łącznie z dyżurami 10 zł z haczkiem. Uważasz, że to było uczciwe? Wiesz co, nie zastanawiałem się za bardzo nad tym. Ja miałem taki charakter, że chciałem dorobić więcej, to po prostu zasuwałem więcej. No po prostu nie było, to nie było, tak? Dzisiaj są takie czasy, że w ciągu tych kilkunastu lat z tych 10 zł jesteśmy w stanie zarobić nawet 250 zł za godzinę, co staje się powoli normą, więc czasy się bardzo zmieniły. Czy trzeba tyle, tak dużo zarabiać? Moim zdaniem zarabiamy jako lekarze za dużo. Okej, za dużo zarabiacie. Dlaczego? Ja uważam, że jest to cena nierynkowa, w sensie może jest rynkowa, dlatego że bardzo mało jest lekarzy, więc te ceny rosną więc kosmicznie, ale ja spokojnie żyłbym równie dobrze, jak zarabiałbym mniej. Okej. To są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, mówisz? Słuchaj, spokojnie, jeżeli wyrobisz tyle godzin, ile chcesz, możesz zarobić nawet 40-50 tysięcy. I pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało? No słuchaj, możesz zarabiać 50 tysięcy, a wydawać na błyskotki i na leasingi. Nie będziesz miał czasu wtedy na błyskotki. I zostanie ci 10 tysięcy, więc ja uważam, że zarobki lekarzy w Polsce poszybowały bardzo dużo i to jest dobre. Ale myślę, że różnica między zarobkami, chociażby między pielęgniarkami i lekarzami, jest tak duża, że jest to bezczelnie za wysoko, a bezczelnie za nisko zarabiają pielęgniarki. I z tym się akurat zgodzę, bo pielęgniarki robią czarną robotę bardzo często i nie są docenione finansowo. Przede wszystkim niech robią swoją robotę, uważam, że niech każdy robi swoją robotę, niech bierze odpowiedzialność za swoją robotę i niech bierze grube pieniądze za swoją robotę. Tak jest moje zdanie. Skąd ta rozbieżność między gościem, który zarabia trzy koła, a gościem, który zarabia 40? Czy chodzi tylko o doświadczenie? Nie, staż pracy? Tu chodzi o uwolnienie stawek. Skoro rynek uwolnił stawki, no bo przecież wiemy, że sprywatyzowano państwową służbę zdrowia, no a jak tam, gdzie wchodzi prywatyzacja, tam stawki się uwalniają i no im mniej jest danych uczestników rynku, czyli w tym przypadku lekarzy, no tym bardziej ten rynek śrubuje, żeby zachęcić lekarza do przyjścia do pracy. To jest normalne. Pielęgniarek jest więcej, więc zarabiają mniej. Współczujemy. Jak to wygląda w rzeczywistości z perspektywy lekarza? Rzeczywiście służba zdrowia jest tak zaniedbywana i pacjent jest tak straszliwie traktowany? Wiesz co, ja myślę, że każdy musi sobie wyrobić swoje zdanie i oczywiście zdarzają się różne przypadki i ja współczuję każdemu graczowi tego systemu, tak bym to nazwał,
bo system, uważam, zniszczyłby nawet ambitnego, najlepszego lekarza z Mayo, który by wszedł w ten system, zacząłby być wypalony, krzyczący i pewnie zgnuśniały. Dlatego pewnie mówisz o takim przypadku. Uh-huh. To nie jest tak, że wszyscy lekarze są tacy i wszystkie pielęgniarki są takie, ale no, ja pamiętam kiedyś taką sytuację, jak walczyłem o pewną babunię, taką 70-letnią, żeby ją ubezwłasnowolnić albo żeby oddać, wziąć opiekę nad nią od rodziny, bo sobie ewidentnie nie radzili i udało nam się to sądownie. Przekazaliśmy opiekę nad nią do instytucji i osobiście się cieszyłem, bo przecież no nie może być tak, że wiele osób nakleja na... Jak dożyjemy, to skończę. Że wiele osób sobie nakleja te charakterystyczne naklejki. Cały szacunek, nie bijmy zwierząt. Wiadomo, że zwierzęta nie są do bicia, ale może byśmy też naklejali naklejki, może nie bijmy ludzi i nie niszczmy ludzi. To by, myślę, była równowaga. Ja to mam zawsze takie porównanie, że ten system, w którym pracujemy, pracują lekarze, to jest tak jakby tenisistcie dać dziurawą rakietę i wsadzić go na dziurawy kort, mimo że on lubi swoją pracę, to przestanie chcieć grać w tenisa. Tak samo jest z systemem. Jakikolwiek to byłby lekarz, to ten system sprawia, że po paru latach pracy stajemy się wrogami z pacjentem, bo trudno być pacjentem w tym systemie, ale trudno też być zawodowcem w tym systemie i system, który powinien nas integrować, bo współpraca z pacjentem jest kluczowa, żeby pacjent nam zaufał po to, żeby wyzdrowiał, to jesteśmy niestety, nie przez własnej woli, tylko przez system napuszczani na siebie i z tego wynika cała ta sytuacja. Bo wy jesteście takimi outsiderami systemowymi i skoro jesteście tacy niezależni, to warto was spytać, to mnie bardzo ciekawi, co sądzicie o tym, żeby służba zdrowia była całkowicie sprywatyzowana, bo teraz mamy jeszcze szpitale publiczne. Tak, ale tak na dobrą sprawę ona jest w dużej mierze sprywatyzowana, tylko że tego o tym się nie mówi. No, większość ludzi jednak leczy się prywatnie, tak, i taka jest prawda. Tak, ale ubezpieczenie mamy, wykupione wszyscy musimy mieć. Tak, i oczywiście można by debatować, czy to ubezpieczenie wystarczy, czy gdzie te pieniądze uciekają, z jakiej dziury i dlaczego system jest nieszczelny. Można by debatować, na co te twoje składki moje idą. No, no można by debatować, ale prawda jest taka, że nie wiem, czy byłoby dobrze, bo nie jestem politykiem, nie znam się na organizowaniu. Ochrony zdrowia. Zaraz zadzwonimy. Dzwonimy do niego? Dzwonimy. Ale pewne jest to, że prywatnie tak naprawdę już nasze społeczeństwo się leczy. Hej, widziałeś mój ostatni odcinek z handlarzem? Tego kolejne kłamstwo wychodzi w tym momencie, w którym mówi pan, że nie wiedział pan o tym. Przypomnę ci tylko o Car Vertical, którego używałem do sprawdzania historii aut. Łatwy w obsłudze, czytelny i szybki sposób na sprawdzenie historii samochodu przed zakupem. Pamiętajcie, że nieuczciwych handlarzy jest nadal masa. Tutaj na przykład Hyundai z rozbitym przodem sprowadzony z Niemiec, albo wcześniejsza BMW, którą widzieliście, sprowadzona z Francji. Łapcie link do zniżki w opisie, kod promocyjny High Five na raporty Car Vertical i bądźcie ostrożni przy zakupie auta. W przychodni, w szpitalu tak, pracujecie? Tak, jesteśmy aktywni i to jest jakby kontynuacja twojego pytania, bo ja uważam, ja pracuję raz w tygodniu, oczywiście nie powiemy gdzie, bo będą zaraz tam tłumy pacjentów, a pracujemy w... Albo pacjentek, tacy przystojniacy. Albo pacjentek, wszyscy na równi i w małych miejscowościach. I my przyjmujemy pacjentów, którzy właśnie na te składki przychodzą do nas i uwierz mi, że ani nie czekają, mają naprawdę dobry poziom obsługi lekarskiej i jesteśmy nieprzemęczeni, pracujemy dosłownie kilka godzin w tygodniu. Ja uważam osobiście, że w tym systemie nie da się pracować dłużej, żeby nie zwariować. Właśnie, żeby nie być takim szczekającym, smutnym i krzyczącym na innych uczestników systemu człowiekiem. Wiedząc to, tak sobie ułożyliśmy swoje życia, że nie musimy gonić. Spłaciliśmy wszystkie kredyty, których narąbaliśmy w swoim młodzieńczym życiu, których nam ponawciskało system i leasingi. Dlatego jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy mówić co chcemy, możemy robić co chcemy. Nikt nam nic nie zrobi. Nasza kariera, ta medyczna, można powiedzieć, jest międzynarodowa, bo tutaj ja czuję tutaj generalnie taki duch światowy, no bo i kształciliśmy się w Australii i w Irlandii, ale głównie jednak w Polsce i o tym systemie trochę opowiadaliśmy w innych wywiadach. Tak, ja to lubię o sobie mówić, że jesteśmy youtuberami, bo śmieszna ta cała historia jest, że my od tych poważnych panów doktorów, właściwie ja bardziej czuję się i więcej dobrego czynię dla świata, będąc youtuberem, gadając do chińskiej komórki, ale przerwa, bo ja zgodniałem, bo nie jadłem. No ale dobra, widzę, że masz skórzaną tapicerkę, ale chyba nic się Mateusz, Łukasz, co ty robisz? No śniadania nie jedliśmy dzisiaj. A, dobra, bułka. Musimy zjeść, bo... No.
brzuszku mi tutaj. A dla mnie macie chociaż? Mamy, no dla mamy, ciebie. Mamy. Nie spytaliście, co życie. Ale ty widać, że już zjadłeś dzisiaj parę bułek. Tak. Daj szynkę. Takich pasażerów dawno nie miałem, naprawdę. Dobra, to się wytnie, weź tego nie nagrywaj. Nie wiem, czy wiesz, ale my się zajmujemy też odżywianiem, zdrowym odżywianiem i... Co wy sobie, piknik robicie w moim aucie? Zalecenia dietetyczne... Ja jeszcze nigdy nie jadłem w takim aucie, także będę jadł. Robert, wyluzuj. Zrób przerwę. Stres jest niepotrzebny. Ja przede wszystkim jem jogurcik z owocami, to jest bardzo zdrowe i ma bakterie w sobie. Lubię to na śniadanie. Plus przegryzę bułkę pełną ziarnistą, no to są zalecenia, które no, powinno się stosować, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Ja myślałem, że jak mam jakąś rozmowę, spotkanie z lekarzami, to będzie poważna rozmowa. Możesz tam nie przeszkadzać, bo my lubimy sobie porozmawiać, jak jemy śniadanie. Co się dzieje w ogóle? Weź. Co wy w ogóle robicie i czemu jecie w aucie? Co to za eksperyment? Robercie, gdybyśmy... Życie nas naprowadziło na ścieżkę pewnego stylu niskowęglowodanowego, okay, który jest w takiej kontrze, w opozycji do tych takich klasycznych zaleceń. Specjalnie kupiliśmy na program dla ciebie, na twój program, bułkę pełnoziarnistą. Cofnąłeś słowa dla ciebie, no właściwie nic nie macie dla mnie, no super. Bułkę pełnoziarnistą i szynkę odtłuszczoną. No, jak pójdziesz do dietetyka... Czy coś lepszego, czy...? No, teoretycznie według tego mainstreamu lepszego, ale niestety tragicznego dla osób z insulinoopornością, dla osób z cukrzycą. Dlaczego? Dlatego, że ten mainstreamowy przekaz, że mamy jeść pełne ziarno, że mamy jeść godzinę po otwarciu oczu, że mamy jeść szynkę odtłuszczoną z indyka, to jest tragedia dla metabolizmu i pogarszanie jeszcze insulinooporności, która leży u podstawy większości chorób metabolicznych. I teraz tak, jak widzicie moją minę, to ja się zmuszam do jedzenia tej bułki i picia tego jogurciku z owocami. Chodzi o to, żeby zademonstrować wam, jak pokarm wpływa na autentycznie na twój organizm i chcemy was przekonać, że wystarczy zmienić jakość jedzenia na niskowęglowodanowe po to, żeby wydłużyć sobie autentycznie życie i będzie to fajnie widać, co to jedzenie zrobi z twoim organizmem, ta bułka pełnoziarnista, bo mamy zamontowane CGM-y, to są takie czytniki, widać Łukasz? U mnie? U mnie widać, my jesteśmy... Co to są za naznaczeni ludzie? Ja opowiadaj, Łukasz. Nic nie ogarniam, minęło kilka minut, a ja nadal jestem w szoku. No to słuchajcie, CGM-y to są niesamowite narzędzia, które służą do tego, żebyś mógł sobie w czasie rzeczywistym zobaczyć, jakie jedzenie wpływa na poziom twojej glukozy we krwi. Okej. Mając wiedzę, która jest taka, że poziom glukozy nie powinien w żadnym momencie twojego dnia przekraczać 140, bez względu czy zjadłeś to czy tamto, nie może przekraczać 140, bo jeżeli jest powyżej 140, to już wpływa na twoje ryzyko sercowo-naczyniowe, po prostu zwiększając szansę uszkodzeń naczyń i powikłań typu udar i zawał. I teraz no, chcemy pokazać w ten sposób, jeżeli utrzymamy to jedzenie przez jakiś czas, rozknęła mi się noga, że pewne zalecenia, konkretne zalecenia przekładają się na konkretne poziomy glukozy we krwi i z tymi danymi trzeba coś zrobić, czyli musisz później zdecydować, czy idziesz dalej w tą bajkę, czy komuś może przestajesz ufać i zaczynasz ufać komuś innemu. No, znasz to zdanie, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Tak. Chyba każdy to zna. Pytanie, czy to jest prawda? To jest totalna nieprawda. To nie ma nic wspólnego z logiką, z nauką, z fizjologią. To jest po prostu wymyślone przez, uwaga, kogoś, komu bardzo zależy, żeby jeść śniadanie jak najszybciej. Czyli firmy, które produkują płatki śniadaniowe. Poważnie teraz mówicie? No dosłownie. No, ale to jest totalny fakt, co mówicie, czy to jest wasza teoria? Nie, to nie jest teoria. My nie opieramy się na teoriach. My opieramy się na faktach, na historii, na nauce. I faktycznie, jak sobie przeanalizujesz jakiekolwiek badania, które na przykład mówią, że trzeba jeść śniadanie, bo śniadanie poprawia koncentrację w ciągu dnia u dzieci w szkole, albo zmniejsza ryzyko cukrzycy, no to są badania sponsorowane przez te firmy. No, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale cały rynek i cała branża spożywcza opanowała tą całą część badań, które właśnie próbują nam udowodnić, że mamy wpieprzać śniadania, najlepiej przetworzone śniadania, które powodują, że będziemy za chwilę głodni. I teraz ku temu przychodzi fizjologia. Zobacz, wstajesz
W dzisiejszych czasach pewnie znasz kogoś albo znacie kogoś, kto ma cukrzycę, jest po zawale, po udarze, po nowotworze. Generalnie jesteśmy chorym społeczeństwem. Nie ma już praktycznie osoby, albo nie ma takiej osoby, której byś nie znał, kto ma chorobę metaboliczną. Czyli otyłość, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego. I teraz, co się wydarzyło, że w ciągu ostatnich 40 lat, z momentu, kiedy były to choroby występujące sporadycznie, praktycznie co druga osoba ma którąś z tych chorób. I teraz zastanówmy się, co się wydarzyło. No, co się wydarzyło? Z kultury jedzenia, że nikt nie miał presji na jedzenie śniadania, jedliśmy 3 posiłki maksymalnie dziennie, no jedliśmy ostatni posiłek o 18, bo szliśmy spać, a teraz jemy od śniadania po kolację o 22 i to wybitnie wysokowęglowodanowe posiłki. Słyszałem o takiej teorii 8 godzin na dobę jedzenia, 16 braku jedzenia, to jest... odpowiednie, to jest lepsze. My to nazywamy zdrowe niejedzenie, bo jesteśmy jednymi z propagatorów właśnie tak zwane intermittent fasting, czyli jedzenie w oknie żywieniowym. Tak, ale pewnie chyba nie wdrażałeś się w samą ideę i naukę tego, dlaczego jest lepsze, bo jest. Nie wdrażałem się i nie wiem, czy jest lepsze. Was wolę spytać, bo nigdy nie byłem... na tym etapie, że szukałem odpowiedzi na to. To już spieszę z pomocą. Generalnie musimy zdać sobie sprawę, że nasz organizm i wszystko, co do niego wkładamy, ma konsekwencje hormonalne. Czyli pokarm, który nałożysz sobie na talerz, albo te bułki, które, czy kanapki, które zjadłeś, powodują reakcję hormonalną, a konkretnie wyrzut insuliny w twoim organizmie, dlatego że to są głównie węglowodany. Węglowodany to takie cząsteczki w pokarmie, które wybitnie mówią do trzustki: słuchaj, pojawiły się duże ilości cukru we krwi, trzeba wyrzucić insulinę po to, żeby zabrać tą glukozę, czyli cukier, który wydzielił się dlatego, że bułki to cukier, czy pszenica to cukier. Trzeba to schować, bo jak będzie za wysoki, zacznie się robić krzywda naczyniom i organizmowi. I teraz wyobraź sobie, że jedząc od rana, czyli od godziny 7 do 20, 21, to robi się ładnych kilkanaście godzin jedzenia, okay. Czyli zdecydowanie więcej niż to 8 godzin, o którym mówimy. Czyli jemy od rana do wieczora, a insulina cały czas się wydziela. Insulina, która jest hormonem dającym sygnał, że masz magazynować tkankę tłuszczową. Dokładnie. I teraz to jest główna przyczyna otyłości i chorób metabolicznych. Insulinooporność, czyli twój organizm mówi już: stary, przestań mnie katować węglowodanami, dlatego że wydziela się cały czas insulina, staje się osobą insulinooporną, czyli organizm zaczyna bronić się przed nadmiarem insuliny, równa się nadmiarem węglowodanów w pożywieniu. Równa się cukrzyca. Oczywiście, że tak. Cukrzyca równa się insulinooporność. I teraz dlaczego tyle osób jest chorych na cukrzycę, na stłuszczenie wątroby, na choroby powikłania cukrzycy, udary, zawały? Dlatego, że wkręcono nas w jedzenie, wkręcono nas w śniadanko wysokowęglowodanowe o 7 godzinie po przebudzeniu oczu, wkręcono nas w częste jedzenie co 3 godziny, no bo przecież to zdanie uknute, jedz często małymi posiłkami, to też nie naukowcy mądrzy siedli przy stole i powiedzieli: trzeba jeść często, bo to zrobi nam lepiej. Czyli często mało to też jest błąd. No to, jest błąd. Nie ma żadnego pokrycia w nauce i w logice i w fizjologii. Żadnego. No, to jest marketingowy sposób, żeby ciągle sprzedawać jedzenie. Sorry, Robert, że tutaj aż tak bardzo twój świat zawalamy. Zawalacie totalnie, bo totalnie żyłem w błędzie do tego czasu, no. jeżeli to, co mówicie, jest faktem. I teraz jak pozwolisz, to jeszcze odnośnie tego jedzenia w 8 godzinach. No, główna wizyta u nas, no to są osoby z insulinoopornością czy z cukrzycą. Jednym z głównych zaleceń, które ja daję swoim pacjentom, to jest, żeby docelowo musimy wspólnie obniżyć insulinę, i o której Mateusz mówił, czyli jak jej jest za dużo, to jest źle. No to jak zrobić, żeby wycofać choroby insulinozależne, czyli właśnie insulinooporność? No trzeba zrobić dokładnie na odwrót, czyli obniżyć insulinę. No to jak to zrobić? Jeść nisko węglowodanowo, to jest po pierwsze, skoro za dużo węglowodanów doprowadziło do tego, a po drugie zwiększyć odstęp między ostatnim a pierwszym posiłkiem, jak się dożyje. Był leciutki gaźnik. Między pierwszym posiłkiem, żeby insulina zdążyła się opaść na dół i żeby organizm zaczął wyczuwać to jako sytuacja do otwierania receptorów insulinowych i dosłownie do zdrowienia.
jesz naturalne jajka z naturalnym boczkiem, później jesz drugi posiłek, pewnie ostatni w ciągu dnia. Sok tłoczony na zimno, w sensie tylko i wyłącznie 100% owoców. O, bardzo dobry. A wypiłem to tylko dlatego, żeby pokazać wam, jak wzrośnie mój poziom glukozy. No, to coś jest uważane za bardzo zdrowe, regularnie trzeba to pić, zobaczycie, czy rzeczywiście tak jest. Zwróciłem uwagę na to, żeby nie było cukru dodanego w środku, bo to jest ważne. I żeby był z owoców po prostu, jak... Jezus. Mamy rodziny. Ja też! Ja od niedawna! No bo psa! Jezus! Kocham was! Weź to! Jak? Przekroczyłeś prędkość pozwoloną? Nie. Podamy cię do policji. Arek! Nie warto. No dasz mi skończyć ten wyjazd? Nie, ja w sumie nie dam. To jest teraz max tego auta. Przecież ona zabije. Zabijesz nas, to nie będziemy ludzi edukować. Jezu, moja fryzura, człowieku. Zobaczcie, jak się zachowuje klasyczna osoba na wysokowęglowodanowym stylu życia. No, jeździ agresywnie, zrywa, nagle hamuje. No i tak wyglądają pewnie twoje poziomy glukozy. Wiesz, 180 do bardzo 90. Dobre porównanie. 170 do 60 w hipoglikemia. No nie dziwi się, że tak jeździsz, bo po prostu klasyka, no, zabije nas. Bardzo dobrze porównałeś, to już całkiem na poważnie trzeba ci oddać, że... Szybka jazda i później zahamowanie, no to jest klasyczny taki styl wysokowęglowodanowy. Słuchamy, tracimy... Czuję węglowodany we krwi. Przyspieszamy. Jezus Maria, przecież ty nas zabijesz. Moje jogurty! Szaleliśmy przed chwilą jak w styl wysokowęglowodanowy, czyli te... No 50-20, tak? Bo jesteśmy już w terenie zabudowanym. Tak, 50 na godzinę do 10. Przełamując to jakby na poziomy glukozy, 180 na przykład po zjedzeniu takiej bułki, którą jemy, albo wypiciu jakiegoś napoju słodzonego cukrem. No nie da się żyć spokojnie, nie da się żyć pięknie, nie da się myśleć dobrze, jeżeli twoja glukoza właśnie zachowuje się tak jak pewne auto w Warszawie na drodze z szalonym kierowcą. I teraz ty mówisz dieta keto, bo rzeczywiście w tych w internecie i w mediach panuje taki pogląd dieta keto, że to jest bardzo radykalne i oczywiście my bardzo często używamy zamiennie dieta keto czy styl życia keto na niskowęglowodanowy. Okay. Dlatego, że nie każdy musi ograniczać węglowodany do poniżej 50 czy poniżej 20. Oczywiście im bardziej jesteś chory metabolicznie, tym szybciej wyzdrowiejesz z danej choroby, ale no, to jest nasza kontra przeciwko czasom, w których żyjemy. No czyli tak, śniadanie to już wiemy, że wciskają nam kity, że musisz zjeść od rana, ale to śniadanie fajnie jakby była owsianka z owocami, jeszcze najlepiej jakbyś popił tym soczkiem, który ja rzuciłem i teraz dajemy się nabierać na wiele rzeczy. No sok bez dodatku cukru, który ja wypiłem, no bez dodatku cukru, no każdy już wie, co to jest cukier. W organizmie nie ma znaczenia, czy cukier jest dodany, czy niedodany. Organizm zauważy ten sok jako cukier. Mhm. Totalnie jako cukier. I nie będzie widział, że te owoce były tłoczone w jakiś cudowny sposób z ogródka twojej babci, hodowane od 100 lat drzewach, tylko zauważy to jako cukier. I teraz rano owsianka, potem przekąska z sokiem owocowym, potem chce ci się jeść za 3 godziny, znowu jesz jakiś makaronik albo ziemniaczki, potem znowu jakaś przekąska, nie daj Bóg, jakiś batonik, który ja zawsze w drodze do pracy, jak byłem jeszcze nieobudzony, jadłem typu banty. Kolację jesz o 22, oglądając serię na Netflixie, no to rozumiesz, że twój organizm nie jest do tego przyzwyczajony, bo my ludzie jedliśmy rzadko, czasami pościliśmy i na pewno nie jedliśmy od rana do nocy i do tego nasz organizm jest przyzwyczajony, w tym insulina. Czyli jak zjesz ten chleb rano, insulina podskoczy, to ona daje znać, szybko trzeba załadować tą energię do tkanki tłuszczowej, bo będę głodował, bo nie będzie jedzenia. No ale jedzenie teraz w dzisiejszych czasach jest naokoło wszędzie. Więc insulina myśli, że żyje w czasach pradawnych, a czasy pradawne dawno się skończyły. No widzisz, mózg ci rozwaliliśmy. Rośnie po wypiciu soczku i bułeczki, to już 135. Jest 135, a zaraz na 100% przekroczy 140 i będzie w okolicach pewnie 180. W sumie 123. Zdrowe śniadanko. Jak są to takie ciasteczko, bo jestem głodny, żyjemy w świecie bardzo. Przekąsek, trzeba coś jeść. Jasne, że tak, ale wybraliśmy ze stoiska zdrowa przekąska. Wegański, ja stwierdziłem sobie, że dzisiaj będę weganinem i zjem batona wegańskiego. Czyli ten zdrowy, tak? Rozumiem, że wegańskie to w Warszawie uchodzi za zdrowy, no to już wam zaraz powiem.
tego jak jest zdrowy. Ruszą, jak oni mi jak ruszą. Alright. Patrz, już 150, to przecież on już sobie robi krzywdę. Dla twoich widzów robi sobie krzywdę. Poświęcamy się dla twojego programu. To jestem ja sprzed 5 lat. No kurde. 93 kilo, palący papierosy, nieszczęśliwy głęboko, robiący drugą specjalizację z kardiologii, która mnie wypalała totalnie. Zobacz, 20 kilo bardziej, więcej niż wtedy. Okay. Spójrz na to, 187. Aha. I na to czekałem, bo to jest 187. Już ponad. Zaraz ponad. Cukrzyca, to jest 187. Ja to pozwólcie, że ja tylko to skomentuję, bo to jest niezbędne, żebyśmy zdali sobie sprawę. Ja jestem insulinoporny. Dlaczego? A ty ile masz? 160 i powoli spada. Ja jestem insulinoporny, dlatego że ja od wielu lat żyję w stylu niskowęglowodanowym. 95% keto, czyli jak mierzę sobie ketony, to mam ketony w 95%. I teraz mój organizm uodpornił, jakby wytwarza małą ilość insuliny i zamknął część receptorów, bo one są niepotrzebne. Czyli ja mam fizjologiczną insulinoporność. I teraz dlaczego ja jestem dobrym do pokazywania? Bo ja mam insulinoporność fizjologiczną, ale na przykład ktoś, pani Basia i Marek, ma prawdziwą insulinooporność przewęglowodanowania. I teraz zobaczcie, jak na was wpłynie ta pełnoziarnista bułka z odtłuszczoną szynką z indyka. Jeżeli tak będziecie jedli kilka razy dziennie, bo przecież na kolację jeszcze każą nam jeść bułki pełnoziarniste, obiad potem wejdzie makaron, potem wejdzie przekąska i tak naprawdę twój poziom cukru praktycznie nie spada do normy, a co za tym idzie, cały czas masz insulinę wywaloną w kosz. I przyznaj, Robert, no żarty się skończyły w tym momencie. W skrócie, liczcie sobie swoje węglowodany i ograniczajcie je. I druga sprawa, 8 godzin na dobę jedzenia. Dokładnie. Plus pozostała część doby, edukacja. Bez edukacji daleko nie zajdziecie, czyli wejdźcie na nasz kanał, kupujcie książki o tym stylu niskowęglowodanowym, to nie musi być tylko nasza książka i edukujcie się, żebyście wiedzieli co, z czym i dlaczego. No przecież to jest normalne, że jeździć autem też się trzeba było nauczyć, poświęcić mnóstwo godzin i ten styl, jak już wyczujecie go, to uwierzcie, to tak jak my. My już nic nie musimy liczyć, my już nic nie musimy sprawdzać, bo w domu mamy tylko to co jest niskowęglowodanowe. Po drodze wiemy, że po prostu mamy szerokim łukiem omijać to, gdzie są węglowodany i tyle. Najprostszy styl życia na świecie. Łukasz, Mateusz. To ja. To było cudowne spotkanie. Jeszcze pogadamy poza kamerami na pewno, ale bardzo wam dziękuję za to. Dziękujemy, high five. Wpadajcie do Braci Rodzeń na YouTube'a. Jeżeli jednym z waszych celów w życiu jest zdrowo żyć, to wpadajcie do nas na braciarodzeń.pl i na kanały na YouTube, bo jesteśmy też YouTuberami. Znanymi, a jak lubicie czytać książki, ja uwielbiam, to bierzcie jeden egzemplarz dla siebie, jeszcze jakieś zostały. I chodźcie, wiedza po prostu tam jest, korzystajcie, sprawdzajcie, jak nie chcecie, to po prostu idźcie gdzie indziej, ale coś czujemy, że zostaniecie z nami na dłużej. Ważne, druga część rozmowy, wycięte sceny z tego wywiadu będą u chłopaków. To jest to. To jest kanał Bracia Rodzeń, tam możecie zobaczyć to, czego nie powiedzieliśmy tutaj. Do zobaczenia, subskrybujcie też program High Five, a my widzimy się za tydzień. Nara. Nara.